A w ogóle to trochę za bardzo przyzwyczailiśmy się do tradycyjnego obrazu pracy rolniczej. Za mało wiemy o przemianach w tej dziedzinie gospodarki. Dzień nowoczesnego PGR-u to dzień maszyn, dokładnie ustalonych planów produkcyjnych, wydajności lepszej z roku na rok. Wszystko zależy od tego, czy robotnicy czują się w pełni współgospodarzami, czy ich rodzinom zapewniono dobre warunki życia, jak tutaj. Dyrektor gospodarstwa Kobylniki koło Kruszwicy prezentuje nam dorobek swych, jak mówi, nie pracowników, lecz współpracowników. I ten PGR specjalizuje się w hodowli, sprzedając co roku za granicę 4000 ton bekonu i kilka tysięcy sztuk bydła rasowego i owiec.